Ideą taką przewodnią konferencji było jednak połączenie bardzo różnych środowisk i wymiana informacji pomiędzy sędziami, prokuratorami, policjantami, różnego typu naukowcami z różnych dziedzin i obszarów, dlatego że jest to tak naprawdę problem wysoce interdyscyplinarny. Nie da się tego zamknąć w jednej dziedzinie, dlatego że te obszary wzajemnie się ze sobą przenikają. Mam nadzieję, że tematyka jest bardzo, bardzo ciekawa. Mam nadzieję też, że być może na kontynuację i mam nadzieję też, że na jakieś wnioski i takie, które pozwolą naprawdę zwalczać tą przestępczość, pomagać ofiarom, no i ewentualnie no, działać w dalszym ciągu też na niwie naukowej, bo to też wydaje się bardzo ważne. Przedstawiam część kryminalistyczną na konferencji i koncentrować się będziemy na osiągnięciach, najnowszych wynalazkach w technice kryminalistyki. Generalnie całe ćwiczenia i zajęcia będą odnosiły się do bardzo specjalistycznych kamer RUVIS, które pozwalają na poszukiwanie, lokalizację śladów linii papilarnych, ale co jest ważne, bez jakiegokolwiek ich wcześniejszego ujawniania. Możemy Państwu przedstawić dwa projekty, które są realizowane przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Jedno jest to namiot do ujawniania oparami cyjanoakrylowego. Jedną z najskuteczniejszych metod do ujawniania śladów linii papilarnych bądź w ogóle daktyloskopijnych na wielkogabarytowych przedmiotach. Drugi projekt jest to metody fluorescencyjne, luminescencja, czyli świecenie. Coś, co nam pokazuje po ujawnieniu jakiegoś światła. Gdzie stosujemy, gdzie jest trudny ślad. Musimy go zobaczyć na trudnej powierzchni, ażeby mógł nam okazać się w całości i byśmy mogli ujawnić i zidentyfikować sprawcę. Ja tutaj reprezentuję zespół dyżurny.pl, który zajmuje się przyjmowaniem nielegalnych i szkodliwych zgłoszeń o nielegalnych i szkodliwych treściach w internecie. Tutaj mam na myśli przede wszystkim właśnie materiały prezentujące seksualne wykorzystywanie dzieci, coś co znamy bardziej pod nazwą pornografia dziecięca. Jest to potrzebna konferencja, niewątpliwie dla studentów, którzy chcą poznać tych, którzy zajmują się problematyką prawa karnego procedury i prawa karnego wykonawczego, a no, sam temat przestępstwa dotyczące seksualności są to temat frapujący. No dlatego, że seks jest tym zachowaniem człowieka, które jest dla niego przez całe życie ciekawe.